Konstytucja stwierdza, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Co więcej, mówi również o tym, że właściwie naród, czyli wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej sprawują tutaj władzę zwierzchnią. Tymczasem niewiele osób angażuje się w życie publiczne, co daje oczywiście szansę tym, którzy są aktywni, aby realizować swoje interesy, na przykład w sferze politycznej. I pytanie brzmi, co obywatele mogą z tym zrobić? Oni sami nie wiedzą, więc pierwsza sfera, w której należałoby podjąć działania, to jest edukacja obywatelska. Trzeba powiedzieć obywatelom, jakie oni mają prawa, ponieważ być może z jakiegoś powodu nie wiedzą. Nie ma tego w szkołach. Albo jeżeli jest, to nie tłumaczy się, jak wpływa aktywność obywatelska na poszczególne sytuacje poszczególnych ludzi. Jeżeli nie podejmie się takich działań, to nie można potem twierdzić, że zrobiło się cokolwiek, żeby poprawić swoją sytuację. Mamy po prostu bierność. 6 września weszła w życie ustawa o petycjach. Do tej pory mieliśmy przepisy, które mówiły o wnioskach i o skargach, ale nie było przepisów, do tej pory nie było przepisów dotyczących realizacji prawa petycji. No i mamy już w porządku prawnym polskim ustawę, która pozwala nam składać petycje. Prawo petycji polega na tym, że obywatel ma nareszcie takie prawa, jakie ma na przykład poseł, który ma możliwość składania interpelacji poselskich do ministra. Obywatel może zapytać organ, może powiedzieć tak, wydaje mi się, że jest źle. I to jest uzasadnienie, dlaczego wydaje mi się, że jest źle i oczekuję, że państwo to poprawicie. I w tym momencie organ ma obowiązek odpowiedzieć i powiedzieć, co ma zamiar zrobić, żeby dany problem rozwiązać. Z ustawą o petycjach jeszcze nie jest tak dobrze, ponieważ to są nasze pierwsze próby. Prawdopodobnie ustawa będzie nowelizowana, ponieważ dzisiaj nie ma zębów. Oznacza to tyle, że jeżeli organ nie odpowie w sposób dostateczny, odpowie lakonicznie, no to obywatel dzisiaj nie będzie mógł jeszcze pójść do sądu i domagać się podjęcia działań, które on sygnalizuje. Ale być może, jeżeli obywatele będą aktywni, to się zmieni.